Andrew, co tam przyciąłeś? Teraz coś jest. Fajny odjazd. Andrew, co powinno być? Chodź, idzie teraz na tamten pomost, to zastanawiam się, czy nie iść tam. To, co przed chwilą widzieliście, to były dwa brania w jednym momencie. Najpierw Andrzej miał rybkę. Jak już była praktycznie przy podbieraku, a ja byłem w wodzie, drugi odjazd u mnie. Troszeczkę na zacięcie ta rybka poczekała. Co prawda udało się ją także wyciągnąć. Finalnie na macie lądują dwie piękne rybki. Tak więc teraz wam je pokażemy. Spójrzcie na to. Okej, może go tak oprócić w moją stronę. Obrócimy, żeby było zdjęcie fajnie. Okej. Dawno żeśmy się nie widzieli, w sumie ponad rok. I tu na takie spotkanie dwie fajne ryby. Naprawdę super. Bo jest taki troszeczkę większy. Zaraz je zważymy. Zważymy, zobaczymy ile mają. Ale podobny rocznik. Ważenie karpia Radka. Waga wytarowana. Taka dyszka. Jeszcze drugi w kolejce czeka. Odkazimy i wracajmy do wody. Będzie miał, mi się wydaje, w granicach 6 kg, więcej nie będzie miał. Tamten ile miał? Rady? Dychę. Patrzyłeś? Dychę. No to ten. Wytarowana była, nie? Tak, tak. No to miał 10 z groszem. I druga rybka. Patrz ty. 9. Prawie 9,5 kilo. 9300. No to fajnie. Myślałem, że będzie mniejszy. Jednak tak na oko super. Nie można patrzeć na te ryby. Bo jest staka. Co ty, ten jest gruby strasznie. No. Bo ma taki brzuch. Wypuszczamy, nie? No, wypuszczamy. Let go.
Siemanko, witam wszystkich. Po długiej przerwie niewędkowania z Andrzejem, niestety nie było czasu. Właśnie jestem z nim na rybach. Jest to ten, na którego tak długo czekaliście. Mamy listopad, w końcu udało nam się wybrać razem na zasiadkę. No, nie widzieliśmy się ogólnie z Radkiem ponad rok czasu na rybach. Postanowiliśmy wyskoczyć na taki 3-dniowy wypad. Zobaczymy, co te 3 nocki przyniosą. Tak jak powiedział, mamy listopad. Znajdujemy się na wodzie PZW na licencyjnej w Zabrzu. Opiekunem jest koło 64 Zabrze. Łowisko Lin, tak. Zbiornik powstał około 98 roku. Całkowita powierzchnia to 10 hektarów. Około, bo teraz mamy bardzo niski stan wody. Pływaliśmy już troszkę, żeby zobaczyć, jak to tu wszystko wygląda. Średnie głębokości, to przy brzegu jest naprawdę bardzo płytko, trzeba wchodzić w woderach. Z tego, co zobaczyliśmy, trzeba wchodzić w woderach w ogóle do podebrania ryby. Najgłębsze miejsca, które zlokalizowaliśmy, mają tak około teraz przy niskim stanie wody tak 2,30. I to jest dosłownie taki rów, którym podobno tutaj z opisów i z rozmów z innymi wędkarzami ta ryba tam chodzi. Zobaczymy, no 3 noce, 3 dni pokażą, co się da zrobić. Mam nadzieję, że przedstawimy Wam jakieś kilka fajnych ryb. Zapraszamy do oglądania. Drugie branko i jest druga rybka. Piękny golas, zważony. Spójrzcie na niego. Super karpik. Dosyć gruby. 12,5 kg. Jest kolejna rybka, tym razem karpik, 9 kg, również o takich pięknych jesiennych kolorach, super, bardzo waleczny, fajna, zdrowa rybka, piękny lustrzeń, nic no, fotka i do wody. Doczekałem się kolejnego brania. Taki oto karp pełnołuski ląduje na macie. Jest w granicach 5-6 kilo. Ładny. Szybka sesja i wraca do wody. Piękny poranek. 7 rano. Jest branie. Piękny odjazd. Andrzej miał w nocy łuskacza. Minęło kilka godzin, mam i ja. Bardzo silne karpie w porównaniu do tych golców. Jest naprawdę niebo a ziemia. Jazda do samego końca. Temperatura w nocy trochę spadła, ale jak widać, im to nie przeszkadza. Fotka i do wody.
Jak widzieliście przed chwilą, delikatne nęcenie, mamy listopad, woda ma 7,7 stopnia, więc troszeczkę spadła od wczoraj. Zestaw będę zrzucał w miejscu takim mniej więcej najgłębszym na tym zbiorniku. To jakieś 2-30 metra, zbiornik dosyć płytki. Tu już jak widzicie się zgłębia, tu widzimy jakieś kołki na sondzie. Dobra, 2-2. I tu zrzucimy. Patrzcie, jakiego fajnego lampasika udało się złowić. Najmniejszy na tej zasiadce. Jakieś może z 2-3 kg. Ale powiem wam, że jak urośnie jeszcze jakieś 15 kg, to będzie zajebiste. Ostatnia nocka. Taki karpik się trafił. Taki nieduży. Ale fajnie, że jest. Dobra, tak więc nasza zasiadka powoli dobiega już końca. Andrzej się już zwinął, ja jeszcze zostałem na kilka godzin. Z efektów jestem naprawdę bardzo zadowolony. Większość karpi powyżej dychy, kilka mniejszych. Jak na tą wodę, efekty w miarę spoko. To już jedna z moich ostatnich wypraw w tym sezonie, ponieważ w nocy temperatury już spadają dosyć znacznie poniżej zera. Żegnam się z wami i zapraszam was na kolejny sezon. Tak więc trzymajcie się i na razie. Pozdro.